Spójrzmy teraz na ćwiczenie kolejne. Tutaj mamy prostokąt. Wiemy, że pole tego prostokąta to 216 metrów kwadratowych, no i boki tego prostokąta będą różniły się o 6 metrów. Zatem, jeżeli ten bok ja sobie określiłam literką x, no to ten będzie o 6 metrów dłuższy, czyli mamy x dodać 6. Oczywiście musimy pamiętać o dziedzinie. To jest długość boku, czyli zapisałam, że x musi być większy od zera i automatycznie, jeżeli x będzie większy od zera, to ta długość boku też już będzie dodatnia, bo jeżeli w miejsce x podstawimy dowolną liczbę dodatnią, dowolną liczbę większą od zera, dodamy 6, to tu już mamy pewność, że wynik będzie także większy od zera, czyli wszystko nam się będzie zgadzało. No i teraz, my wiemy, że pole to 216 metrów kwadratowych. Ponieważ mamy do czynienia z prostokątem, to wzór na pole prostokąta to będzie A razy B. A to będzie jedna długość boku, B to będzie druga, czyli x plus 6, no i możemy sobie już w miejsce literki P także podstawić 216. Czyli mamy takie równanie. 216 równa się x razy b, czyli razy całe b, dlatego to musimy sobie zapisać w nawiasie. No i zauważcie, że tutaj, gdy wykonamy mnożenie, to pojawi nam się jak najbardziej równanie kwadratowe. No to mnożymy przez x, zatem 216 równa się x kwadrat plus 6x. No i wyrazy z prawej strony przenosimy na lewą, zmieniając znaki. Mamy minus x kwadrat, odjąć 6x plus 216 równa się 0, no i wyznaczamy deltę, czyli a to minus 1, b jest równe minus 6, natomiast c to 216, delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, no i podstawmy, czyli tak, delta to b kwadrat to minus 6 do kwadratu, czyli 36, odjąć 4 razy minus 1, no i razy 216. Zatem delta to 36, uzgadniamy znak minus razy plus, da nam plusik, 4 razy 1 razy 216 to 864, czyli otrzymamy 900. Skoro delta jest większa od zera, no to obliczmy sobie gdzieś pierwiastek z delty, bo to będzie pierwiastek z tej liczby, czyli otrzymamy 30. No i wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Pierwsze, minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, no i podstawmy, czyli minus b to będzie 6, odjąć 30, 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2, czyli mamy minus 24 przez minus 2, czyli 12. Natomiast drugie rozwiązanie obliczymy z takiego wzoru, też już na pewno go znacie, czyli x2 to będzie 6 dodać 30 przez minus 2, czyli mamy 36 przez minus 2, czyli minus 18. No i teraz patrzymy, czy oba rozwiązania nam tutaj będą odpowiadały. No to musimy wrócić do naszej dziedziny. Zobaczcie, tutaj x wiemy, że muszą być większe od zera, czyli minus 18 tego założenia nie spełnia, czyli to oznacza, że jeden z boków ma długość 12, natomiast drugi to będzie 12 plus 6, czyli 18 metrów. Spójrzmy na podpunkt B. No i znowu, skoro wiemy, że długości boków tego prostokąta różnią się tym razem o 15, to jeżeli ten bok oznaczymy literką x, to tu zapiszemy x dodać 15. Oczywiście pamiętamy o dziedzinie, długość boku musi być większa od zera, to jest bardzo ważne. No i znamy pole. To skoro znamy pole, no to podstawmy sobie to, co wiemy, do wzoru na pole, bo to już jest pewna podpowiedź, z czego będziemy korzystali. Wiemy, że pole to 216 metrów kwadratowych oczywiście. Wiemy, że jeden z boków to x, natomiast drugi to x dodać 15. No i w sumie już mamy tak ładnie przygotowane równanie, czyli x razy x plus 15. Wykonujemy mnożenie, czyli mamy x kwadrat dodać 15x, no i wyrazy z prawej przenosimy na stronę lewą, pamiętając oczywiście o zmianie znaków. Czyli mamy minus x kwadrat,
odjąć 15x, dodać 216 równa się 0. No i gdy mamy równanie kwadratowe, musimy je po prostu rozwiązać. No i wykorzystam do tego deltę, czyli a to minus 1, b to minus 15, a c wynosi 216. No to deltę obliczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b do kwadratu to minus 15 do kwadratu to 225, odjąć 4 razy minus 1 i razy 216, czyli mamy tutaj 225, na pewno dodać, no i otrzymamy 864, czyli tutaj będziemy mieli 1089. No to delta jest większa od zera, zatem gdy delta jest większa od zera, to wyznaczamy sobie pierwiastek z delty. No tutaj już wykorzystam kalkulator. Mamy 1089, czyli pierwiastek z tej liczby, jak widzieliście, wynosi 33. No i ponieważ delta jest większa od zera, mamy dwa rozwiązania. Pierwsze to minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b to 15. Odjąć 33, 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2. Czyli mamy tutaj minus 18 przez minus 2, czyli 9. To jest pierwszy przypadek. Natomiast drugi to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Czyli mamy 15 dodać 33 przez minus 2, czyli mamy 48 przez minus 2. Zatem minus 24. No i teraz patrzymy, czy oba rozwiązania nam będą tutaj pasowały. No ponieważ x ma być większe od zera, no to tego założenia nie spełnia to rozwiązanie. No bo tutaj nam wyszła liczba ujemna. Zatem wiemy, że jeden z boków tego prostokąta ma długość 9 metrów, a drugi to 9 plus 15, czyli 24 metry. I to są wymiary trawnika.